uderzenie, jest i bramka! Z okazja Tobiasz nie ma spalonego, Chabrowski przed bramką, 2-0! I bramka! Jest trzeci gol! Wielsi więcej ciekawego, Bejnarowicz, daty, gol! I gol dla Stoju! Niezły pomysł i bramka! Próba strzału Jaskłowski, kapitalna interwencja bramkarza! Nie ma spalonego, możemy grać dalej, Styczeń na dogodnej pozycji, bije teraz bramkarza i będzie gol! Bydla! Witamy Was w kolejnym odcinku Przed Kolejką, program, który prowadzą Jakub Zima, Bartłomiej Nowak, Paweł Szpur. Dziś w zupełnie innej scenerii, w innej odsłonie, bo jesteśmy gościnnie w Mosirze w Szczawnie-Zdroju i prawdopodobnie już tutaj zagościmy. Ale oczywiście najważniejsze, o czym będziemy mówić w programie. Panowie, od czego zaczniemy? No tak jak myślimy, od reprezentacji. Znaczy, nie wiem, czy myślimy, bo chcielibyśmy pewnie o tym jak najszybciej zapomnieć tradycyjnie, bo znowu powodów do radości nie było. A więcej chyba powodów do wstydu, bo tam z tego co wyliczyłem, to różnica miejsc jest około 130 na korzyść Polski. A mimo wszystko no, powodów, tak jak powiedzieliśmy sobie, do radości nie było. Ale Kuba, ty wspominałeś, że może tutaj trener Papszun przejmie Czechów. Dzisiaj się dowiedziałem właśnie o tym, że dostał propozycję pracy jako selekcjoner reprezentacji Czech. Stwierdził, że takiej konkretnej oferty na stole jeszcze nie było, ale gdyby, to chętnie ją rozważy. Ktoś w komentarzu na social mediach od razu zaczął się śmiać, no to awans mamy pewny. Do tego wyszło dość bardzo ciekawe, że takie zdanie gdzieś po drodze wtrącone, że Czesiu dostał propozycję pracy jako selekcjoner reprezentacji Szwecji. Ciekawe, czy to się też sprawdzi, czy to jest tylko taka opcja zapasowa, ale Czesiu już z wieloma drużynami rozmawiał. No, potrafi wybrać te miejsca, gdzie jest dobrze, nie? To powiem Wam tak. Wciąż młody, utalentowany, rokujący. Dygresję słuchałem felietonu ostatnio Tomasza Obratowskiego, który powiedział, że nie powinno się patrzeć przez pryzmat wyniku na kadrę, ale przez to, jak kadra sobie grała na boisku i wtedy się nie będziemy aż tak bardzo smucić, bo jak zauważył, remis na Wembley jest wspominany do dzisiaj, a remis ten chcielibyśmy zapomnieć. Ale mam taką zagadkę zupełnie na rozluźnienie atmosfery. Pytanie w milionerach za 32 tysiące złotych. Panowie w odcinku specjalnym Barciś Żak dostali, ile razy reprezentacja Holandii zdobyła Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. Oni nie wiedzieli, zadzwonili do Borka. No ty do Borka zadzwonić nie możesz. To ile razy? No to ja Cię właśnie pytam, ile ja? Razy. Wydaje mi się, że ani razu. No, ani razu. Raz byli mistrzami Europy, dwa razy chyba wicemistrzami świata i tyle w temacie, nie? No. Czy kolega Borek wiedział? Tak, od razu im powiedział, że nie wiedzą, że ani razu nie. A ci trochę tak zaskoczeni byli, tylko tak jak mówię, taka wesoła dygresja do tego, że każdemu może się udać lepiej lub gorzej. I nieważne jak to komu wychodzi, nie? Itd. itp. Probierz twierdził, że polska reprezentacja zagrała dobry mecz. Piłkarzy znaczy też trzeba wspierać. Też, słuchajcie, no gdyby ta jedna bramka wpadła, bo okazji było bez liku. To też na pewno byśmy inaczej dzisiaj o tym spotkaniu i o panach w biało-czerwonych trykotach rozmawiali. Ale no nie wpadła, bo to jest piłka nożna, to nie jest koszykówka i siatkówka. I sami o tym doskonale wiemy, że czasami wystarczy jedna akcja, a w tym wypadku dwie, no bo jedna akcja była w wykonaniu Świderskiego, żeby nasze humory były zupełnie inne. No ale jest jak jest i obawiam się, że te Mistrzostwa Europy to jednak będziemy oglądali sprzed telewizora. Tak, żeby już dokończyć temat, powiem Wam tak. Ci, którzy dalej twierdzą, że Lewandowski kadrze jest niepotrzebny, to teraz pewnie troszeczkę się zastanowią dwa razy bardziej, bo on nawet w tej słabszej formie. Myślę, że takie sytuacje jak Marchiński czy Milik Marnowo by raczej wykorzystał, bo z 5 metrów nie trafisz do pustej bramki, to mało kto tak potrafi. Dwa, że na dzień dzisiejszy, gdybyśmy mieli zagrać w barażach, to w półfinale czekają Włosi, a w drugiej parze Chorwacja z Estonią, więc sobie winę tu, ale rację macie, kolego mój, że niestety te mistrzostwa to nie dla Polski. Szkoda, panowie, ale dobrze, przejdźmy do tego, co u nas, co na naszym podwórku, co w czwartej lidze.
no jak wam podobała się ostatnia kolejka, bo było bardzo ciekawe. No była ciekawa kolejka. Niestety znowu porażka Górnika Nowe Miasto. Ale to przepowiadaliśmy, prawda? Tak. Że tak... Powrót z Nowej Rudy na tarczy niestety. 5-1 dla Piasta. Bolesna porażka, nie da się ukryć. No ale to... Ale z drugiej strony to nie jest dla nas chyba też jakąś niespodzianką. Może rozmiary tego, tej porażki wygranej gospodarzy są faktycznie dosyć bolesne, ale no, sam wynik tutaj no, nie może zaskakiwać. Ciężko, tym bardziej, że taki regres formy nastąpił tutaj chyba w zespole i to nie dlatego, że mają mniej jakby serca, czy umiejętności, czy chęci do gry piłkarze wałbrzyskiej drużyny, tylko po prostu widać tą zadyszkę, prawda? Popatrzcie, że to jest inna intensywność gry. Jest więcej takich spotkań, gdzie trzeba naprawdę dawać z siebie wszystko. To tutaj było w lidze okręgowej, czy A-klasie wcześniej, gdzie takich meczów było w trakcie sezonu 1-2 góra. Tu w każdym trzeba robić więcej niż na co dzień na boisku. A to młodzi ludzie, więc oni się jeszcze tego na pewno nie nauczyli, bo widać to po efektach. Ale cały czas tutaj jest optymizm w zespole, co mnie właśnie bardzo cieszy, bo jak rozmawiam czy z trenerem, czy z prezesem klubu, czy z poszczególnymi zawodnikami, to oni no, przeżywają te porażki, bo przeżywają, ale patrzą na przód i cały czas mi się wydaje, że to światełko się jeszcze zaświeci. Czy ten optymizm również, czy tym optymizmem również zarażeni są zawodnicy, bo wydaje mi się, że troszeczkę mogli po tych wynikach, po tych, no nie da się ukryć, batach, troszkę przysiąść, tak? Psychicznie. To ja panowie mam kilka innych uwag, bo miałem okazję porozmawiać niedawno z trenerem Wojtkiem Błażyńskim. Miałem też okazję porozmawiać również z bramkarzem Nowej Rudy, czyli z Damianem Jaroszewskim. Tak, a już myślałem, że porozmawiałeś z Jackiem Fojną. A nie, z Jackiem Fojną jeszcze mi się nie udało porozmawiać, ale widziałem jego analizę na Facebooku, tak. Z którą troszkę się zgadzam i powiem wam, że to co powiedziałem trenerowi Wojtkowi Błażyńskiemu, że w drużynie Górnika Nowe Miasto brakuje jednego lub dwóch takich zawodników bardziej ogranych, które znają czwartą ligę i najlepiej jakby byli w defensywie, bo niestety on jako trener nie sięgnie głosem nawet tak daleko na boisku, nie postawia tych zawodników. Te błędy, które były w defensywie, w przypadku zawodników, którzy mają doświadczenie, mogłyby być zniwelowane. Mogliby pokierować trochę tą obroną, powiedzieć, gdzie to ma się ustawić, a niestety oni popełniali za każdym razem te same błędy. I tu ze mną trener Błażyński też troszkę się zgodził, że faktycznie nie ma doświadczonych zawodników, zwłaszcza na czwartą ligę. I to jest jeden z tych powodów. Może się taki zawodnik, może na rundę wiosenną się znajdzie, kto gdzieś grał w ligach i mógłby wspomóc chłopaków z Górnika Nowe Miasto. Być może wówczas ta defensywa się inaczej poukłada. Natomiast no, chyba przejdzie do historii już tej kolejki. Obrona bramki Jaroszewskiego. Bronił jak piłkarz w piłce ręcznej. Więc tu mu pogratulowałem od razu tej obrony, bo to była fenomenalna obrona i tak naprawdę no, bronił jak zaczarowany, ale sam zwrócił uwagę, powiedział Paweł, no, popełniali nasi przeciwnicy takie błędy, że za każdym razem robili ten sam błąd i my to widzieliśmy, trener Fojna już powiedział wprost, no, widziałem co robi trener Fojna, na koniec meczu po prostu zrobił takie zmiany, żeby już Górnika Nowe Miasto tak naprawdę nie dobijać. I myślę, że taki przewidział ten mecz. Tak, to wszyscy wiemy. Ja też uważam, że oprócz tej defensywy czy środka pola, gdzie tego doświadczenia brakuje najbardziej, no Górnik Nowe Miasto nie ma czym straszyć z przodu pod bramką. Ci zawodnicy, którzy grają w tej chwili w ataku, no nie powiem, że nie umieją grać piłkę, ale brakuje im takiej odwagi, doświadczenia. Czasami nawet po prostu tych gabarytów fizycznych, bo to są też młodzi ludzie, potrafią być przepchani w takich bezpośrednich pojedynkach jeden na jeden. No a to też ciężko jest potem mimo wszystko zdobywać punkty, jak stwarzane sytuacje nie kończą się strzałami na bramkę, prawda? I bywa tak, że naprawdę są groźne, no ale ktoś zawsze gdzieś coś... No, jeszcze trener Błażyński narzekał na te karne, nie? Które tam miały miejsce, no ale mówi, że nie powinny być, no ale to już i no dobra, prosty. Ale to padło 5 bramek, no nawet jakby te karne wszystkie odjąć, to i tak tych bramek trochę by padło, tak? Dokładnie. Więc to nie było tak jak w przypadku meczu z Piastem Żmigród, że karny zadecydował o wyniku. I ja myślę, że tak biorąc pod uwagę późniejsze spotkania, to chyba ten mecz był takim przełomowym, jeśli chodzi o wiarę, w to, że po stracie gola można zrobić coś więcej, bo zobaczcie, nie wyszło potem dobrze. Nie wyszło dobrze na wyjeździe w kolejnym meczu. Nie wyszło za dobrze z Lechią Dzierżoniów. Chociaż no, nic nie wskazywało, że ten mecz będzie tak wysoką porażką. No, nie wyszło też teraz w Nowej Rudzie.
Następny mecz w Łużyce Lubań. Wydaje się zespół nie najtrudniejszy, no ale wysoko też w tej chwili stoi w tabeli porównanie do Górnika. Lechia Dzierżoniów też była chyba sąsiadem w tabeli, wtedy z nami przed meczem, przed wizytą w Wałbrzychu, a jak się skończyło, tak się skończyło. Zwróćcie zresztą uwagę, że tak naprawdę dół ostatnie, między innymi Górnik Złotoryja, tak przez nas od pewnego czasu tutaj komplementowane, a przecież początek sezonu fatalny. Teraz znowu Górnik Złotoryja zapunktował, wygrywając. No, to nie ma sensacji, nie ma niespodzianki z Łomnicą 3-1, ale nie da się ukryć, że krytykowany przez nas Bolesławiec zanotował pierwsze zwycięstwo, bo Bolesławiec pokonał. No i tutaj też możemy powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju niespodzianka, może nie sensacja, ale niespodzianka. Pokonał u siebie Prochowiczankę 4-2 i w tym momencie no, zespół z Bolesławca nadal zamyka tabelę, ale ma 5 punktów, czyli raptem 2 punkty mniej niż ekipa z Nowego Miasta. I cię gratulujemy, bo to w końcu jest jakieś światełko w tunelu. Tak. Uśmiechnięty jak zawsze. Nie dodaliśmy jeszcze, że nie wiadomo jaki wpływ na to miała Murawa, nie? No tak. No ale dobra, lecimy dalej. Może, jeżeli ktoś nas ogląda z Bolesławca, to może doczekamy się też komentarza, jak wygląda sytuacja z Murawą, bo ja tak a propos komentarza, słuchajcie, my troszeczkę pytań tutaj puściliśmy przed tygodniem w eter i odpowiedzi padły. No między innymi dowiedzieliśmy się, że pan Damian Gryka jest bratem trenera Marcina Gryki, bo tutaj już szukaliśmy, czy to może ojciec, syn i tak dalej. Otrzymaliśmy też informację o grze Piotra Osieckiego, że jeżeli nie ma bramkarza, no to wtedy Piotrek może nie tak dobrze, ale dobrze się czuje również między słupkami, bo oczywiście jego nominalna pozycja to typowy snajper i zdobywanie goli dla studentów gdzieś Mrowice. Także dziękujemy serdecznie za te odpowiedzi, również za te elementy drobnej krytyki, bo prawdziwa cnota krytyki się oczywiście nie boi. No ale panowie, co powiecie na wynik Świdnica z Woliborzem? Tam było 4-0 i faktycznie z tego, co czytałem różne opinie, to naprawdę Wolibórz nie zagrał może super rewelacyjnego meczu, a naprawdę zagrał bardzo dobry mecz. No nie musiał grać super meczu, ale wynik broni lidera, tak? 4-0, zespół, który ma 10 zwycięstw, raptem jeden remis. To, co przed tygodniem rozmawialiśmy, doskonały bilans bramkowy 37-10 w 11 meczach. To naprawdę ręce składają się same do oklasków. I tutaj Słowianin, co prawda Sułów zajmuje drugie miejsce raptem ze stratą punktu. Więc tutaj jeszcze będzie ciekawie i pewnie jeszcze będzie ciekawie tej jesieni. I tutaj też nie możemy przekreślać szans Młodojelcza Oława, który zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 28 oczek. No ale skupiamy się na Słowianinie. Naprawdę dobra gra i te wyniki, które zdobywa lider, no, są imponujące. Powiem wam, że tak czasami przeglądam te social media i klubowe social media, to cieszy mnie to, że mimo, że oni na boisku walczą ze sobą, to potrafią nawet w PiSie jedna drużyna drugiej podziękować, pogratulować i napisać do zobaczenia na wiosnę. Te przyjemności są takie miłym akcentem, świadczą o tym, że nie zawsze ta walka jest taka, jak ją widzimy na boisku. No, szkoda, że nie czytałeś tych wpisów, które były w zeszłym sezonie po meczu Motojelcza z Górnikiem Wałbrzych, jak dziękowali Biedaszydom, że zamknęli im stadion, jak narzekali, że ta awantura była specjalnie po to, żeby Motojelcz nie wygrał zbyt wysoko, bo to na 3-0 tylko się skończyło i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, wiesz, rzecz różna. Wszystko zależy, kto z kim gra, jakie są animozje, czy były jakieś zatargi w trakcie meczów poprzednich. Bo to też ma duże znaczenie, wiesz, jak są jakieś takie sytuacje boiskowe, gdzie jakiś zawodnik drugiego sfauluje i to oni już potem czekają na rewanż do kolejnego meczu, niekoniecznie po to, żeby sobie przybić piątkę, prawda? No i panowie, ten remis mieliśmy, nie? Połowa z Legnicą, także jeden remis w tej kolejce, chociaż widać, że że akurat dwie równorzędne w miarę drużyny ze sobą walczyły. W tej chwili Oława na trzecim miejscu, Miedź na piątym. Także dalej, gdyby nie strata tych dwóch punktów według Oławy, czy po stronie Oławy, tak, no to Motojelcz miałby tyle samo punktów, co Sułów. Powiedz mi, Paweł, co się w tej tabeli zmieniło po tej kolejce? Po tej kolejce? No, Słowianin jest teraz liderem. Był cały czas. Tak. I Bolesławiec cały czas zamyka. No ale coś się jednak zmieniło, a coś dalej. Oława, Miedź, bo to Oława spadła na trzecie miejsce, a Barysław.
No dobra, niech będzie, że tak, ale to nie o to chodziło. Kuba pyta, Paweł odpowiada. Bolesławiec wygrały swoje pierwsze mecz w tych rozgrywkach, tak. Więc już nie ma zespołów, które meczu nie wygrały. Natomiast cały czas Słowianie woli, bo już jest zespołem, który jako jedyny w tej lidze nie przegrał meczu. A nie, raz zremisował, tak, wszystkie wygrał. Więc to jest niesamowite, co się w tej lidze dzieje. Pomimo zmiany trenera, bo pamiętamy, że nawet jak dwie kolejki temu zmienił się trener i objął, to mieli remis, nie stracili, nawet nie przegrali spotkania. No tak, zgadza się. Następna kolejka też się zapowiada dosyć ciekawie, zobaczcie. Baryszczyków Górnik Złotoryja, tego meczu też nie mogę za bardzo się naczekać, bo tu jestem bardzo ciekawy tego, co ta Złotoryja pokaże w Słowie. Słów do tej pory raczej sobie świetnie radził, w tych trudniejszych meczach też potrafił wygrywać, jak choćby z Piastem Żmigród teraz ostatnio, prawda? No i tu myślę, że mimo, że Barcz jest faworytem, mimo, że wszystko wskazuje na to, że raczej wygrać powinni, to biorąc pod uwagę to, że Złotoryja się troszeczkę otworzyła na grę i jest trochę bardziej skuteczna, może uwierzyła w siebie trochę bardziej, też przez to im idzie lepiej, może pomoże. Panowie, ja przypominam, że Złotoryja zaczęła punktować od wygranej z Górnikiem Nowe Miasto. No właśnie. Przecież. No i to samo Lechia Dzierżoniu, no właśnie. To samo inne zespoły. To tak jakby, no nie wiem, ktoś powiedział kiedyś po jednym ze spotkań, że Górnik z Nowe Miasto szybciej spadnie z czwartej ligi niż awansuje do trzeciej, nie? No, coś w tym jest. Wiecie, na pewno mecz na szczycie to będzie Moto Jelcz-Oława, Słowianin Bolibórz. To będzie mecz, to będzie hit kolejki i to będzie warto nawet obejrzeć w internecie. Także to na pewno będzie mecz. No to będzie... Wybierasz się w okolicy Nowej Rudy? No możesz tam, bo tam niedaleko Czechy, tak, są, to możesz, tak, po piwo wyskoczyć. Tak, też. Tak, przywiozę i posmażony syr. No po co mają Nowej Rudy? A nie, może no bo Bolibórz to jest tamten rejon, nie? Ale mecz jest w Oławie. W Oławie. Ja myślałem o Słowianinie Wolibórz, przepraszam. A czyli nie. Mea culpa. Teraz się w końcu ktoś ze mnie nie nabije. Tak. Dobra. Was zaproszę przy okazji na mecz Górnika Nowe Miasto z Łowicami Lubań. I ja myślę, że ten mecz w końcu jest do wygrania, co? No nie wiem, mam nadzieję. Ważne też, słuchajcie, jest też to, że przed tym spotkaniem będzie trójmecz rozgrywek Wojewódzkiej Ligi Młodzika, Górnik Nowe Miasto, Parasol Wrocław, Zagłębie Lubin. Trzy spotkania, wszystkie trzy na głównej płycie. W systemie kołowym. W każdym razie wszystkie te trzy pokażę. Tak, i w systemie kołowym, tak jak Bartek powiedział, czyli każdy zagra z każdym. Czyli, ale o tym już rozmawialiśmy. Zapraszamy Was na YouTube'a Sportowy Wałbrzych TV już w najbliższą sobotę. Tam obejrzycie wszystkie transmisje z wszystkich meczy Górnika Nowe Miasto z komentarzem oczywiście eksperckim Jakuba Zimę. No i mam nadzieję, że chociaż raz w tym sezonie, w tym okresie jesienno już, bo nie jeszcze nie zimowym, kasztany spadają w parku, dzisiaj widziałem osobiście, na szczęście nie dostałem głowy. Będę mógł chociaż raz powiedzieć, że dziękujemy Państwu za uwagę, Górnik Nowe Miasto wygrał mecz. Trzymamy za to kciuki mocno, panowie, ja myślę, że warto już pójść w stronę klasy okręgowej. W klasie okręgowej mieliśmy dość ciekawe. Ale ja oczywiście wtrącę się delikatnie, oczywiście, bo znowu zaglądamy na okręgówkę z Jeleniej Góry, a tutaj znowu dobre wieści dla fanów duetu trenerskiego Robert Bubnowicz-Marcin Morawski. Jaką wodę biorą? Nie, jeszcze nie rozmawiałem. Aczkolwiek tutaj dojeżdżając do Mosirów w Szczawniezdroju wyglądałem na boisko, bo obaj panowie prowadzą również zespół, szkółkę piłkarską Młode Wilki Szczawno-Zdrój. Okay. I zaglądałem, czy być może czy trenera Bubnowicza, czy może trenera Morawskiego nie zobaczę, ale ich nie było. Jacyś chłopcy grali faktycznie w piłkę, ale bez wspomnianych panów. No i Orzeł Mysłakowice, słuchajcie, kolejna wygrana, tym razem z Wiktorią Jelenia Góra, 4-2 i awans na czwarte miejsce w tabeli. No popatrz, a tak zaczynało zespół. Trzy porażki z rzędu, zmiana trenerów i jak pamiętamy, seria zwycięstw, dwa remisy. Ale nie pijesz teraz do Wojtka Bożyńskiego, nie? Nie, ja mówię o Robercie Bubnowiczu i Marcinie Morawskim. Tutaj chciałem, wiesz, zwrócić uwagę na to, że czasami to pomaga, ale nie zawsze. Tu akurat panowie dobrze to wszystko poprowadzili. Być może sam zespół też był przygotowany do tego, tylko potrzebował kogoś, kto poukłada wszystko, prawda? I takiego kopa. Tak. No i to się udało. Kuba, knockout 5-0, Głuszyca przegrała z Bielawą. To jest po prostu coś niesamowitego, chociaż wiemy, że Bielawa jest mocna.
prawdę mówiąc, sami panowie z Głuszycy stwierdzili, że to nie był ich dzień, że przeciwnik był zbyt mocny i że Bielawianka sama w sobie wygrała to spotkanie bardzo zasłużenie. No ale ja zerkam na tabelę. Dlaczego? Bo zobaczcie, Orzeł Ząbkowice Śląskie znowu na pierwszym miejscu, AKS Strzegom na drugim, ok. Bystrzyca Górna na miejscu trzecim. Na miejscu czwartym Skałki Stolec, na miejscu piątym Bielawianka Bielawa. I zobaczcie, co się w tej tabeli stało. Pomiędzy pierwszym a piątym miejscem jest tylko punkt różnicy. Bielawianka jest na miejscu piątym, a ma 27 punktów. Orzeł Ząbkowice na miejscu drugim, pierwszym, ma 22 punkty, jeden punkt więcej. Można powiedzieć, tak trochę na wesoło, może trochę tak na wyrost, że mamy pięć zespołów, które cały czas biją się o fotel lidera. A w tej kolejce padły 33 gole aż, bo były wyniki 6-1, 5-0, 4-1. Dlatego taka cicha przerwa była, taka tutaj skupienie. Tak, ale popatrz, ja coś mówiłem, a w międzyczasie 2 plus 3 to 5. Tak, ale słuchajcie, popatrzcie. Tydzień temu komplementowaliśmy zespół z Bystrzycy Górnej i tutaj poślizg lidera, który przegrał na wyjeździe z przedostatnią Spartą Ziębice. No, niespodzianka olbrzymiego kalibru i minus oczywiście dla gości, którzy pewnie jechali po pewne 3 punkty, inaczej zresztą sobie tego nawet nie potrafię wyobrazić i pewnie sporo kibiców, jak i może część nawet zawodników przed meczem już doliczała 3 punkty, a tutaj klops panowie, 1-0 dla Sparty, która mimo to nadal jest na takiej pozycji mało do pozazdroszczenia, bo przedostatnie miejsce i raptem 7 punktów. No dobrze, to jak powiecie w końcu, co powiecie w końcu na nasz Górnik Wałbrzych, który zremisował? Mimo to, żeśmy rozmawialiśmy tydzień temu o tym, że to nie będzie łatwy mecz. Nie, Paweł, nie, ty nie znasz realiów. To nie, no. Bo prowadziliśmy 1-0. No. I bramkę wyrównującą straciliśmy w 96 minucie. I to nawet sędzia nie pozwolił wznowić gry i tak to się skończyło. No właśnie, i to jest właśnie najgorsze w piłce nożnej, kiedy tracisz gola w ten sposób. Drużyna, która strzela, to idzie pod niebiosa do góry. No ale nie masz wrażenia, że trochę mało tych bramek Górnikowi się udało strzelić w tym meczu? Wydaje się, że można było więcej. Wydaje się, że przeciwnik nie był na tyle mocny, żeby tylko ta jedyna bramka czekała do tej 96 minuty, prawda? Może nawet gdyby tam było 2-0, to już zamek nie atakowałby tak bardzo, żeby tego gola zdobyć. Pewnie by się skończyło wygraną 2-0. No. I wydaje się, że chyba po prostu tak naprawdę to, że nie było tego drugiego trafienia, Górnik tego meczu nie wygrał. No, to jest przykre i bolesne, bo na pewno, ale no... Zdarza się, że tak powiem, w sporcie. Szkoda 3 punktów i to tak jak wcześniej kiedyś mówiłem, jak się nie ma tego, co się lubi, to się lubi, co się ma. Z tego punktu w takiej sytuacji trzeba się cieszyć. Bo... Górnik dopiero 8. No dobrze, dopiero 8. Gdyby ten mecz wygrał, miałby punktów 16 i byłby na miejscu 6. Zaraz za Bielawę Kombinowa. Jakby pechowo nie przegrał w 3 minut 2-3, tracąc gola w ostatniej minucie, to był znowu oczko wyżej. Tak, no dlatego słuchajcie, to nie ma co gdybać. No, grają nieźle, punkty zdobywają, to się liczy, zaczyna to seryjnie wychodzić. No szkoda, no co tutaj można powiedzieć, szkoda. Tyle w temacie tak naprawdę. Za to jestem cały czas mocno rozczarowany tym, co pokazuje Zdrój. Druga porażka z rzędu, po wcześniejszej serii 3 remisów. Tak. 5 spotkań nie mogą wygrać meczu. I to musi być jakiś kryzys, mimo tego, że tam słyszałem nieraz, że nie wspominamy o tym, że sędziowie, prawda, przeszkadzają na boisku. Ale widać, że jest jakiś głębszy kryzys i widać, że mają tutaj piłkarze trenera Kamila Jasińskiego jakiś problem tak naprawdę, żeby to wszystko gdzieś na boisku poukładać. Widać, że chcą, widać, że coś wychodzi, ale widać też takie momenty jakby rozkojarzenia i tej troszkę słabszej dyspozycji. To może wynikać z jakichś urazów, chorób, pracy zawodników, mniejszej ilości przepracowanych jednostek treningowych. No trudno ocenić, na pewno dzieje się coś. No i pytanie tylko teraz, co z tego wyniknie? Czy trener zachowa posadę? Myślicie, że tutaj w Jedlinie, w tej czy najbliższej przyszłości, no te dalszej czy bliższej, może dojść do zmiany trenera? Zmiana trenera, to dobrze na papierze i na wyższych szczeblach wygląda. No moje pierwsze pytanie byłoby, kto?
Kto za Jasia? To ja bym powiedział, ja bym się jeszcze do tego zapytał, po co? Bo wiesz, mówi się, że akurat dobrze zespołował zespół. Bo przy momencie, gdy przyszedł do Jeliny, to ta drużyna nabrała jakości. Ja cały czas uważam, że to byłoby przedwczesne. A może jest coś po prostu w klubie? Może chłopaki pracują? Może coś jest, wiesz, to nie jest tak, bo możliwe jest, że coś się dzieje. Szybciej zapadający zbierz. Nie, ale nie, naprawdę. Czasami jest tak, że kilka elementów się... Ale widzimy, mamy 3 remisy i 2 porażki, nie? Tak, to jest 5 spotkań. Bolesna porażka z Górnikiem u siebie 1-4. To jest około miesiąca, słuchaj, gry, czyli to przez miesiąc czasu by tak było? To może być jeden tydzień, drugi tydzień, góra. Dlatego myślę, że wszyscy tutaj jakby czekają na przełamanie 3. Na najbliższy mecz, tak? No bo wiadomo, w najbliższym meczu Zdrój podejmie Polonię Bystrzyca Kłodzka. I będzie zdecydowany faworytem. Mimo tej gorszej pasy, czy kiepskiej ostatnio pasy, ale to też będzie właśnie odpowiedź na to, w jakiej faktycznej dyspozycji jest zespół z uzdrowiska. Polonia zajmuje dopiero 12 miejsce w tabeli, więc jest tak... No dobrze, ale popatrzmy na to też troszeczkę w inny sposób, bo też na to rzadko kiedy zwracamy uwagę. Zdrój jest zespołem, który w lidze okręgowej w zeszłym sezonie występował, prawda? A Orzeł Ząbkowice Śląskie to jest spadek. AKS Strzegom to jest spadek. Bystrzyca Górna w zeszłym sezonie grała w lidze okręgowej. Skałki Stolec to jest spadek. Bielawianka Bielawa to jest spadek. Czyli biorąc pod uwagę siłę tej okręgówki w obecnym sezonie, może nie powinniśmy się aż tak bardzo tym dziwić, że tak to wygląda. Bo jednak mimo wszystko, gdyby patrzeć tylko i wyłącznie na drużyny z poprzednich lat, poprzednich rozgrywek, no to wyżej jest tylko Bystrzyca Górna. No być może, bo trudno to ocenić, ale jeżeli się mierzysz w lidze i grasz w lidze, nieważne czy grasz ze Spadkowiczem z wyższej ligi, czy z drużyną, która awansowała, no to musisz się liczyć z tym, że ileś tych meczy rozgrywasz i rozgrywasz z przeciwnikami na wysokim poziomie. Więc do każdego meczu też i tak trzeba się przygotować. No to jest, wiesz, no takie no masło maślane, nie? Takie tak w tej chwili, taka bułka chleba, nie? Jak mówią w Białymstoku. No to wszyscy to wiemy, tego nawet nie ma co podnosić na forum, moim zdaniem. To wszyscy wiemy, tak jest. No ale jednak chodzi o siłę zespołu, bo wszyscy się zastanawialiśmy przed sezonem, czy Zdrój nie grałby lepiej w tej czwartej lidze, nie byłby bardziej doświadczonym zespołem, lepszym, poukładanym bardziej na boisku, bo w okręgówce się lepiej prezentuje. Tego się nie dowiemy, bo to takie wróżenie z fusów niestety. A grają ze Spadkowiczami z czwartej ligi i też sobie nie radzą. Więc w tej czwartej lidze... Kuba, może ty jesteś nie bliżej drużyn, a powiedz mi, mocno się zmienił skład? No właśnie nie. Odeszło 2 zawodników, 2 przyszło. Niewiele się zmieniło. Może spadek formy. A może morale podupadły w drużynie? Nie wiem, trudno powiedzieć. Przejdźmy dalej, panowie. A w ogóle w międzyczasie, zanim przejdziemy do tego, co będzie, tu generalnie życzenia od nas wszystkich do klubu z Kamieńca Ząbkowickiego, bo oni obchodzą 75-lecie w tym roku istnienia klubu, więc składamy oczywiście w międzyczasie Kamieńcowi Ząbkowickiemu, klubowi, piłkarzom, działaczom, wszystkiego najlepszego z okazji. Paweł, ja ci zadam jeszcze dokładnie zadanie niedomowe, teraz na lekcji proszę odrobić. Tak. Paweł wystawi ocenę. Który z zespołów Ligi Okręgowej został podpisał umowę i będzie wspierany przez instytucje spółki Skarbu Państwa? I jeszcze jakbyś pokazał, jak poszukał sobie w Facebooku. Ja bym się nie rozpędzał z tym wsparciem przez instytucje czy firmy Skarbu Państwa. Wiesz co, ale bo lada moment... Dostali już koszulki z logo, nie? Lada moment będą przetasowania w spółkach i tam... Nie mów, że to jest klub, o którym mówiłem przed chwilą. No nie, o zamku nie mówię. Znaczy wspominaliśmy o tym klubie dzisiaj. Tak. Podpowiem w lidze okręgowej. Podpowiem też z Kotliny Kłodzkie, nie? To masz albo Polonię Bystrzycę Kłodzką, albo Nysę Kłodzką. No. Wielkiego pola manewru tutaj nie masz. No to powiedz teraz. Masz 50% szans dobrego strzału tak naprawdę. Ale jedynkę chcesz dostać, sprawdź sobie na Facebooku. Dobrze. Za chwilę sprawdzę, ale przejdźmy do tego, co będzie w najbliższej rozgrywce. Mogę ci powiedzieć, czy wiesz, którą drużynę sponsoruje lotnisko? Mineralnych ze Sztabna Zdroju. Tak, Mineralnych ze Sztabna Zdroju. I mało kto o tym wie. Przez to, że sponsoruje lotnisko, to zanim będziesz na strefę kibica, będziesz musiał przejść przez bramki, będziesz sprawdzany jak na lotnisku.
No i popatrz. Żartowałem. No ale jeszcze nie powiedziałeś, jakie lotnisko? We Wrocławiu. No w Szczawie, no. We Wrocławiu. Chciałbym wiedzieć, bo następnym razem nie będę musiał jechać do Wrocławia. Nie? Tak. To może... odprawisz się w Szczawnie i jesteś na lotnisku. Przez bramki bezpieczeństwa przejdziesz, tak. I tyle. No. A potem w strefie wolnocłowej między Szczawem a Wrocławiem zakupisz alkohol oczywiście. I papierosy. Panowie, dobra. Co przed nami? A przed nami jest kilka ciekawych oczywiście, spotkań. Oczywiście jest kilka spotkań. Sparta Ziębice, Włókniarz Głuszyca. No, taki mecz tutaj tych zespołów walczących desperacko o kolejne punkty, bo oba zespoły plasują się no, praktycznie na samym dole, po 7 oczek na koncie. Ale my oczywiście też będziemy sobie tutaj zaglądać na boisko w Świebodzicach, gdzie Wiktoria Świebodzice podejmie Górnika Wałbrzych. I myślę, że trzeba tutaj Górników przestrzec, bo swego czasu Zdrój też jechał jako totalny pewniak do Świebodzic, a potem zakończyło się remisem 2-2, jak dobrze pamiętam. I to był pierwszy punkt zespołu. Tak. I to był też początek właśnie tej takiej słabszej formy Zdroju wtedy. To prawda, to prawda. Podobnie jak w czwartej lidze czeka nas też mecz na szczycie, ponieważ Orzeł Ząbkowice zmierzy się z AKS Strzegą i tutaj też będzie ciekawie. Ty, no to widzisz, chciał jechać do Ławy, może jechać po drodze też do Ząbkowic Śląskich. Ale i tak przyjedziemy, bo panowie, ja przepraszam, że to pozwolę sobie zrobić. Słuchajcie, jesteśmy po naradzie redaktorskiej tutaj w naszym skromnym gronie i pamiętacie skarb kibica. Postanowiliśmy, że pozostała ilość skarbu kibica, która nam została do sprzedania, będzie przeznaczona na cel charytatywny. Wesprzemy dochodem z pozostałych ilości numerów, które nam zostały do sprzedania, wesprzemy 17-letniego Oskara, który zachorował na, muszę sobie to przeczytać, chłoniaka, jak dobrze powiem. Ale tak, ale dość złośliwego chłoniaka, bo to jest chłoniak Burkita i w związku z tym mamy do Was ogromną prośbę. To oczywiście będzie umieszczone na naszych social mediach, to będzie umieszczone również tutaj w programie, gdzie możecie zakupić, ale również prosimy o kluby, o wsparcie. Będziemy do Was przyjeżdżać i przywozić Wam. Każdy sprzedany skarb kibica, dochód z niego będzie przeznaczony właśnie na leczenie i mam nadzieję, że za 3-4 programy przekażemy Wam dobrą informację, jaką kwotę wpłaciliśmy na leczenie Oskara, także apelujemy jednocześnie o pomoc i wsparcie w akcji sprzedażowej właśnie naszego skarbu kibica. I to było tyle. No dobrze. Zachęcamy do przyłączenia się do tej szlachetnej akcji, bo no naprawdę warto pomagać. Barcelonie udało nam się pomóc. Przy ścięgnach, leczenie jest po operacji. Teraz jest po operacji, czeka go jeszcze rehabilitacja, ale z tego co wszyscy tam z jego otoczenia mówią, to powinno być dobrze, zobaczymy. Teraz można pomóc w kolejnym naszym przedsięwzięciu, a nie mogę powiedzieć, to są takie historie no, poruszające serce, prawda, że chciałbym się zrobić wszystko, co tylko można, żeby w takim momencie komuś pomóc, także też możecie to zrobić. Pieniążki, które będą na to przez Was przeznaczone, przekażemy później na fundację, która leczy akurat ten przypadek Oskara. Tak. Tak. Jednocześnie warto wspomnieć, że jako brać sportowa wspierajmy sportowca, bo Oskar jest i piłkarzem, i uczestniczył w zajęciach na fitnessie. Też fitness też będziemy linkować, który fitness u nas w Wałbrzychu robi akcję w listopadzie dla Oskara. Będziemy tą akcję oczywiście wspierać jako sportowy Wałbrzych, jako Regional Info. W związku z tym no, apelujemy o to, żebyście nas wspomogli i mamy nadzieję, że uda się pomóc. Panowie, mam nadzieję, że czy jeszcze jakiś mecz przykuł Waszą uwagę, czy przechodzimy do... Nie, nie przykuł uwagi. Zdrój będzie grał z Polonią Tauronem. Sparta Ziębice z Włókniarzem Głuszyca, a Wiktoria Świebodzice z Górnikiem Wałbrzych. I po drugiej stronie tabeli Orzeł Ząbkowice Śląskie z AKS-em Strzegą. Także ja stawiam Wiktoria Górnik Wałbrzych na remis, Zdrój pokona Polonię, a Włókniarz wróci do domu z kompletem punktów. Wiktoria na remis z Górnikiem? No tak, nie mogę się pobawić w fantazję. Tylko niech znowu ktoś nie obstawia, tak jak Kuba mówi, albo ja mówię, bo potem będą na nas wylewać. A co zrobisz, jak się tak trafi akurat, że ktoś obstawi i wygra? No to się z nami podzieli.
Panowie, Serie A, buongiorno. Kuba, czekam na twoje zdanie. Nie, no stary, to była naprawdę fajna kolejka. Tutaj nie można tego pominąć, nie oszukujmy się. Kilka świetnych spotkań. Niespodzianek chyba też. No jak, no oczywiście, w Witkowie Śląskim. No, ale tam od początku Zagłębie, wiesz, walczyło tak jakby, tak jakby było zespołem, wiesz, będącym w szczycie tabeli, naprawdę. To, co Zagłębie tam zagrało, to w szoku jestem, że tak można. No i parę z panami Zagłębia się znowu na Facebooku też poszarpałem delikatnie, tak bez żadnych tam złośliwości. Typu spalę ci chatę. A ja w tej kolejce gratuluję Czarnym. Wygraliśmy, zwyciężyliśmy 2-3, nie? Ach, czyli znowu wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy przed ostatnim razem. Słuchajcie, no patrzę, że Witków poniósł pierwszą porażkę u siebie. Tak, to jest niesamowite. Czyli podopieczni trenera Damiana Gryki, nie. Brata Marcina. Panie Dominika? Dominika. Dobra, przegrali panowie. Słuchajcie, to była w sumie, no nie oszukujmy się, druga porażka tej drużyny w tych rozgrywkach. Pierwsza u siebie. Wcześniej same zwycięstwa, 5 spotkań wygranych. W ogóle też to był taki mecz, jak szybko tutaj zerkam, że na swoim stadionie tylko 2 razy Iskra straciła 3 gole. Przy czym w tym pierwszym meczu wygrali 5-3 z Zielonymi Mokrzeszów. Tutaj już nie udało się więcej goli zdobyć, porażka 2-3. No, jest to duża niespodzianka, biorąc pod uwagę układ tabeli, ale też ostatnich kilka spotkań Zagłębie grało naprawdę dobrze. Porażka na przykład z Karoliną Jaworzyna. 1-2 tak, przed tygodniem. Ale to był świetny mecz. Niezły mecz później i teraz nagle taka sytuacja wygrana. No, mogą się chłopaki cieszyć, bo naprawdę zrobili dużą niespodziankę, zagrali bardzo dobry mecz. Nie ma co ukrywać. No, ale zobaczcie też inne wyniki, bo no. Studenty wygrywają ze Szczegomiem na przykład. Pojedynek sąsiadów, Cukrownik lepszy od Szczawnozdroju, 3-1. No. Ale zobacz, Bartku, Czarni wygrywają z Wenusem. No i właśnie tu chciałem powiedzieć, bo generalnie gola strzelił Łukasz Misiak i strzelił go w pierwszej połowie. I Wenus w drugiej połowie naciskał mocno na Czarnych, defensywa spisywała się dobrze, ale najlepiej spisywał się Rudnicki, Bartłomiej. W związku z tym został wybrany zawodnikiem meczu. Oczywiście serdecznie gratulujemy i gratulujemy zwycięstwa, bo byłem przekonany, że będzie albo remis, albo przegrana. Tak mi się wydaje, że nie. No. Próbujesz się wstrzelić, nie, z tezą, ale niekoniecznie. No. No ale Czarni byli niżej, przecież było, rozmawialiśmy o tym. Ale byli gospodarzami. To raz, a dwa... Trybuny. Ale zwyżka formy też, słuchajcie. To też zobaczcie właśnie na Zagłębie. No Zagłębie wreszcie wygrało, ale po drodze cały czas grało z tymi zespołami z szczupa tabeli, nie? I zawsze czegoś zabrakło, malutkiego czegoś takiego, dosłownie kropki na dia. Teraz wygrali bez apelacyjnie, sprawiając naprawdę dużą frajdę swoim kibicom. No, ja tam nie uważam, żeby tutaj to była jakaś wielka niespodzianka. Uważam, że to był dobry mecz. Karolina bardzo mocny zespół w tym sezonie. Tak, no ale Karolina to jest spadkowicz tak naprawdę i ta drużyna musiała, słuchajcie, błysnąć formą. Zobaczcie, jaka przepaść punktowa między Karoliną a Stanowicami, to jest już 6 punktów, tak? Mm-hmm. Więc ciężko będzie gonić Karolinę w rundzie wiosennej. Ale ja myślę, że tutaj nie oszukuję, nie chcę być jakąś osobą, która coś powie takiego, że zaraz się wszyscy obrażą. Nie wydaje mi się, żeby któraś z tych ekip będąca za Karoliną realnie myślała o awansie do okręgówki. Dlaczego? To przecież chyba gra się po to, żeby awansować. No to powiedz to chłopakom ze Zdroju. Na przykład. Tak. No szkoda, tutaj boli niestety postawa Walimia. Fakt, że Walim grał tym razem na boisku właśnie wspomnianej Karolinę. No ale ten dorobek 5 punktów. Ale też nie mając w pamięci ubiegły sezon. Tak, tylko tam mówię, tam się przetasowało wszystko i zupełnie inaczej wygląda defensywa, środek pola, atak, jest wszystko inaczej. Najwięcej właśnie straciła moim zdaniem kadrowo drużyna właśnie Piotra Worka. Trener może robić co może, by to wszystko jakoś poukładać, bo no jak przed sezonem z nim rozmawiałem, to nie był pewien, czy będzie miał na tyle motywacji, żeby ten zespół poukładać w taki sposób, żeby on grał to, co on by chciał, bo mówi, że najgorzej to jest to, że ci zawodnicy, którzy zostali, wiedzą, jak powinni grać, ale no, brakuje tego czegoś, tej kropki na D, tego błysku, tego, co potrafił dać Niemczyk na przykład w środku pola.
No to się tak wydaje, ale... No, Śmiałowski wspominany przez nas wielokrotnie. Ile bramek, prawda, strzelił. Nie da się czasami jeden do jednego zastąpić zawodników, mimo tego, że ta grupa się stara, jest bardzo ambitna i te poprzednie mecze nie były złe. I ten mecz, moim zdaniem, z Jałmużyną też nie był najgorszy. Tylko, no wiesz, no wynik robi swoje i przedostatnie miejsce 5 punktów, prawda, no to jest jednak bolesny wynik. Kłaczyna wciąż bez punktu, ale też widać, że łatwo Szczytowi w zdobyciu kompletu oczek nie było, bo pojedynek zakończył się wynikiem 3-2 dla Szczytu, także łatwo nie było i pewnie piłkarze zespołu z Kłaczyna byli mocno rozczarowani. 31 bramek już stracono. A ten znowu zamilkł, troszkę odszedł to od nas, a tu sobie arytmetykę robił. Tak, ile bramek? 31 straconych. A, 31 straconych? Ja myślałem, że też policzyłeś, ile bramek padło w kolejce. Nie. To mówię, bardzo dobrze 2 minus. Bardzo dobrze 2 minus. A ile było na wyjeździe? Na wyjeździe 17. Także zobaczcie, Jaworzyna nie przegrała jeszcze meczu. Nysa Kłaczyna jeszcze punktu nie zdobyła w ogóle. Także to też jest smutne i bolesne, bo ta drużyna bardzo długo walczyła o awans. Gdy się jej udało w końcu ten awans uzyskać, to na pewno tam liczono na coś więcej, skoro też jej utworzono drugi zespół, prawda? 32 bramki w tej kolejce padły, Bartku. Dziękuję bardzo. Jaka średnia na mecz? I kto więcej wygrali, gospodarze czy goście? Ile było remisów? W którym meczu padł najwięcej bramek? Na następny, na najwięcej bramek padł Zieloni Mokrzeszów, Górnik Bogusław Gorce. 9. I tylko jedna wygrana gości, właśnie wspomniana, Zagłębia Wałbrzych w Witkowie. To co przed nami, panowie? Przed nami Szczawno Karolina. No myślę, że tutaj to jest gwóźdź programu, gwóźdź tej 11 kolejki. To teraz tak, oczywiście pół żartem, pół serio. Piłkarze Karoliny, przygotujcie się, po przebraniu przechodzicie przez bramkę, tak jak na lotnisku. Gorzej, jak komuś zapika i nie będzie mógł grać. Nie? No właśnie. Tak. Słuchaj, ty tak mówisz o Szczawni i to prawda, ale zwróć uwagę też, że jest jeszcze jeden mecz, który powinien być ciekawy, Stanowice Przedno. Też o tym pomyślałem, prawda? Tak. Bo mamy tutaj mecz drugiej drużyny z czwartą w tabeli. No, to ja powiem jedno. Jak Stanowice ten mecz wygrają, trzeba będzie pojechać do Stanowic na kolejne spotkanie i zobaczyć, jak sobie na żywo radzą, nie? Ty się tak nie deklaruj, bo cię prezes później zweryfikuje, Widlarz. No dobrze, ale to będzie akurat 28 bądź 9, nie pamiętam jak to tam wypada w grafiku, miesiąca kolejnego, więc podejrzewam, że nie będzie takiej tragedii. 20 mam ci podejrzeć, Kuba, to już ci podglądam, 28 będą panowie na wyjeździe, proszę pana, 28-29 grają Stanowice z Karoliną i to grają na wyjeździe. Musiałbyś pojechać do Karoliny. Ale to od razu tam troszeczkę, wiesz, podreperujesz kwestię porcelany domowej. Tak. Wiesz co, nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby do Karoliny pojechał, bo się moja Asia jeszcze na mnie obrazi i dopiero będzie problem. Wolę jechać do Jaworzyny. A śledzi nasz program? Lubię czasami zerkać, patrzeć, o czym mówimy. Czy poprawnie się wysłabiamy? No wiesz, są pewne jakieś tam detale, które... Notatki prowadzi później Kubę merytorycznie, wypompuje. Moja córka mówi, jeszcze raz powiesz social media, to cię mała 7-letnia dziewczynka wie, że się mówi social media. No, ale słuchaj, ile razy już ci Bartek, ja czy ktokolwiek inny z kim rozmawiasz mówił, że się nie spolszcza angielskich słów. YouTube, tak. Dobrze, że jeszcze nie powiedziałeś facebook, nie? O innych stronach też przecież przemilczymy. Tak. Ale ja lubię spolszczać. No, po co na to? Jedynego słowa, którego nie można spolszczyć, to taksi. Kiedyś to było jeszcze radio, to było jeszcze kakao. Tak, no, ale wy tego nie pamiętacie. Słuchajcie, no też Zagłębia Wałbrzych ze Szczytem Bogusław. Zobaczymy, czy zespół zielono-czarnych faktycznie wszedł na wyższy stopień. Czy to był taki przypadek? No bo... Jestem też ciekawy, słuchaj, meczu w Boguszowie, Gorcach z Sudetami, ale przepraszam, bo ci przerwałem o Zagłębiu. Chciałeś pewnie coś mądrego powiedzieć. Tego nie wiem, czy mądrego, ale coś chciałem powiedzieć, zapewne mi już wypadło z głowy. Ciekawie się ten mecz zapowiada, bo obie drużyny przystąpią do spotkania po wygranej w poprzedniej kolejce. To co mówiliśmy, Szczyt pokonał Nysę Kłaczyna 3-2, a Zagłębie wygrało w Witkowie. Jasne, Paweł
Czy widzę tu jakieś derby? Na pewno nie Karolina ze Szczawnem. Powiem ci, czy ja derby widzę? Stanowice to chyba powiat jest Strzegomski już, nie? No właśnie. No. Nie Świdnicki. No właśnie. No to, to ja nie widzę. Ty powiedz mi, jakie derby. Ale ja nie powiedziałem, że są. Pytam się, czy ty widzisz. Nie, no ja nie widzę żadnych derbów. Jakub, co ty? Jakie derby? Nie w tej kolejce. Jak będą derby, to cię poinformuję. Jedziemy dalej, panowie. Bundesliga. O, Bundesliga, Guten Morgen, Guten Abend. Jedziemy z kosztem, panowie. Czy to była ciekawa kolejka, bo widzę jakiegoś Walkowera, tak? Pod górze dostało Walkowera, czy wygrało choć Walkowera. No właśnie. No i tak jeszcze do niedawna zwróćcie uwagę, mocno komplementowaliśmy zespół Unii i Bogaczowice. Tak. No a teraz nagle Unia Bogaczowice na 10 miejscu, Podgórze na miejscu 8. No tak. Podgórze to co wspomnieliśmy, 3 punkty przy zielonym stoliku z Granitem 2 Rostoka, a Unia Bogaczowice, no niestety bolesna porażka przed własną publicznością z liderem ze Słotwiny, 1-6. I tak widzę, że ci liderzy czy zespoły z czołówki to tak ekipie Piotra Kołonia nie za bardzo leżą, bo też pamiętam wysoka porażka była z Wierzbianką tak. u siebie. No i efekt dziesiąte miejsce. Co prawda jeden mecz tutaj widzimy, Unia ma zaległy, jak widzę, tak. Tak, to jest to spotkanie, które się... 26 listopada będzie, tak. Tak. No ale chyba mimo wszystko dla kibiców Unii, którzy bywam nie raz na meczach tego zespołu, dosyć licznie przybywają na fajny obiekt. Tam jeszcze ławeczki trzeba tylko dokończyć, a sam obiekt wspaniały. No to chyba jednak z dużym rozczarowaniem postrzegają wyniki ekipy właśnie z Bogaczowic. No mi się też tak wydaje. Tym bardziej, że to nie jest pierwsza porażka, nie jest pierwszy taki mecz gorszy i nie jestem pewien, czy na przykład już nawet jak ten mecz zaległy zostanie rozegrany, czy to nie dojdzie do sytuacji takiej, że niewiele to zmieni w tabeli, no bo w przypadku porażki no, może dojść do sytuacji, że ta dziesiąta lokata tak będzie już trochę bardziej przypisana. To jak jesteśmy przy Bogaczowicach, taką dygresję wtrącę i zupełnie Kuba pewnie wie, o czym mówię. Powstało nowe boisko, bo rozmawiamy właśnie o Bogaczowicach. Jest to ta sama gmina, czyli powstało nowe boisko w Strudze. Tak, boisko jest oświetlone, wkrótce będzie otwarcie i miałem okazję przez przypadek spotkać się z wójtem Mirosławem Lechem, który jest jednocześnie sędzią piłkarskim, który tam tą piłkę tworzy w tym rejonie. I biegaczem, bo też żeśmy mieli okazję na Sudeckiej Setce rozmawiać przed kamerami. Zaprosił nas, naszą ekipę na boisko, i nawet byłoby mu miło, gdybyśmy jeden z odcinków programu nakręcili właśnie na boisku przy sztucznym oświetleniu. Najlepiej podczas otwarcia albo zaraz tuż po otwarciu, więc dziękujemy serdecznie za zaproszenie. Mamy nadzieję, że uda się taki jakiś odcinek czy specjalny zorganizować. A wiecie, no tutaj rozmawiając o Sudetach Struga, ja mówię o Sudetach Struga, bo właśnie gdzieś tam tak troszeczkę ze wzruszeniem wspominam tę sytuację świętej pamięci Bogusia Dąbrowskiego, naszego znakomitego onegdaj zapaśnika, wielkiego, potężnego, ale o gołębim sercu człowieka, który właśnie oprócz tego, że był wspaniałym zapaśnikiem, to też tutaj wspominaliśmy w programie, też był trenerem Sudetów Struga, które występowały w klasie B. Tam byłem nawet ze dwa razy. Później pana Bogusia często odwiedzałem w Lombardzie na Starym Zdroju naprzeciwko kina Apollo. No ale niestety nasz, mówię, znakomity zapaśnik już wiele lat temu dosyć tragicznych okolicznościach odszedł w szpitalu we Wrocławiu. I dlatego powiedziałem Sudety Struga, bo tak mi się to właśnie wspomniało i gdzieś tam z rozrzewnieniem wspominam tę sytuację, kiedy odwiedzałem właśnie ten zespół i trenera Bogusia Dąbrowskiego, pana Bogusia Dąbrowskiego, a później też, tak jak mówię, już spotykaliśmy się kilka razy w jego Lombardzie na Starym Zdroju, żeby porozmawiać jednak głównie o jego karierze zapaśniczej. No ja bym chętnie zobaczył to boisko, jak będzie zrobione, już tak jak ma być zrobione, bo ostatni raz tam byłem, gdy odbywał się festyn na tym boisku. No, przypominało to bardziej Łąkę jak boisko wtedy już. A teraz będzie z właśnie... Łąki umajone. No, pewnie tak. Także zaproszenie mamy. Mamy nadzieję, że uda nam się to wszystko zorganizować i pokażemy wam nowe miejsce na mapie piłki nożnej w naszym regionie. Ja chciałbym tylko zaznaczyć... Takie inicjatywy bardzo cieszą, bo sami widzimy po Wałbrzychu, że mamy
olbrzymie braki, jeżeli chodzi o boiska i tak naprawdę te zespoły gdzieś... Po górze to by się ucieszyło z takiego boiska. Na pewno. Ja myślę, że każda dzielnica by się ucieszyła, bo boisk brakuje, nawet takich mniejszych wielkości, nawet pół Orlika, takich osiedlowych, brakuje. No ale widać, nie wszystkim tak naprawdę zależy na tym, żeby też i takie miejsca powstawały, więc tym bardziej będzie miło być na takim obiekcie po raz pierwszy. Ale nic o polityce. Dobrze, panowie, nie, ale nie licząc jeszcze tej kolejki w Bundeslidze, nie licząc Balkowera w tej kolejce, mieliśmy 49 bramek, panowie. I kto tutaj najbardziej narozrabiał? Imponujesz mi. No właśnie, najbardziej narozrabiali Zjednoczeni Dwarzarów, którzy wygrali z Nysą 2 Kłaczyna 12-1. No ale niewiele gorsza była Wierzbianka, która też pokonała rezerwy, ale tym razem Mokrzeszowa 9-2. No dobra, to ja nie będę taki, pochwalę też Huragan Olszany za wygraną z Płomieniem Dobrobierz 7-1. No także tak wygląda Bundesliga. No a to może porozmawiajmy o tym, co w tabeli, bo w tabeli triumfuje. Ja mam do Damiana prośbę, bo Damian obiecał coś, napisał, że na pewno będzie, że dotrzyma słowa. Który Damian? Gut z Unii Jaroszów i to nie chodzi mi już tylko o ten kubek, ale o filmik z występu podczas finałowego turnieju na Narodowym. Mieliśmy dostać, nie? Po powrocie. Tak. Było obiecane, był w komentarzu podany faktycznie taki komunikat. No to czeka. To czeka. Ale jeszcze wracając do tabeli. Błękitni Słowina prowadzą 22 punkty, ale tuż za nimi Huragan Olszany tylko 19, znaczy tylko 3 punkty straty, bo mają aż 19 punktów, więc tam jest dość do 4-5 miejsca, można powiedzieć, że ciasno, chociaż tak naprawdę pierwsza trójka w tej chwili się liczy. No chociaż wiesz co, powiem też, że raczej jeśli chodzi o jakikolwiek awans, ewentualnie wyżej coś, to sądzę, że to mimo wszystko rozstrzygnie się chyba jeszcze teraz jesienią, bo byłoby strasznie trudno mi uwierzyć w to, że nagle Błękitni by, wiesz, stracili taką dyspozycję w tej lidze, gdzie widać, że oni na ten moment odstają od wszystkich. No i te 3 punkty, które tutaj są, to też tak nie do końca chyba odzwierciedlają ich możliwości, bo zobaczcie, że nie przegrali jeszcze meczu. 7 wygranych, 1 remis. Huragan Olszany ma 6 wygranych, 1 remis i porażkę. Podobny bilans bramkowy, jeśli chodzi o straty. Trochę lepiej się tutaj plasuje Słotwina w przypadku zdobytych goli. No wydaje mi się, że mimo wszystko Słotwina idzie po swoje i w przyszłym sezonie zagra w klasie A, pewnie w tej świdnickiej grupie. To powiem wam, że Podgórze pojedzie na ciekawy mecz, bo zmierzy się z Orłem Witoszów, który jest wyżej notowany od niego w tabeli, więc tam się zapowiada ciekawe spotkanie. Myślę, że po walkowerze, czyli przerwie tak naprawdę, że nie zagrali chłopaki, będą mieli na tyle siły, że tam postawią warunek. Ale też widać, że chyba ten początkowy falstar, jaki zanotowali podopieczni Pawła Majewskiego, już jest faktycznie za nimi, bo to kolejne spotkanie z rzędu, no, czwarte chyba. Nie zaczynasz trochę później, wiesz? Nie wiem. Trudno powiedzieć. Miałem coś takiego niefajnego przez myśl, ale może po wykopkach, po sianokosach, po żniwach. Słuchajcie, ja myślicie, że Mokrzeszów znowu będzie miał w plecy, nie wygra meczu? No bo to znowu przyjeżdża do nich drużyna, która jest w czubie tabeli, nie? No, ale to znowu rezerwy. To wiesz, jak to jest z rezerwami. Trening. Może być lepiej, może być gorzej. Nigdy tego nie wiemy. Ja no to jestem bardzo ciekawy tego meczu, który będzie w sobotę wyjątkowo, bo tutaj też dostaliśmy właśnie taką informację od Damiana, prezesa klubu Unia Jaroszów gra z drużyną z Mieroszowa o 15 w sobotę na prośbę właśnie klubu z Mieroszowa. No i dobrze, no niech grają, zobaczymy, bo to będzie taki ciekawy mecz dwóch drużyn, które prezentują zbliżony do siebie poziom. No i pytanie, kto będzie tutaj po prostu lepszy, nie? Jaroszów grał u siebie, więc to boisko może w jakimś tam stopniu pomóc. Tym bardziej, że fajnie zrobiona płyta. Na tym boisku miałem okazję tylko raz przeprowadzać transmisję. Jeszcze przed renowacją tej płyty, już wtedy ona nie była zła. Wtedy jednak Unia dostała batę od Obławki i to dość takie wyraźne. No, tam jest też fajna trybunka, fajne miejsce, boisko takie klimatyczne, więc ma swój urok. Inny zupełnie typ jak to, co w Mieroszowie. Jest duże przede wszystkim, więc może to być bardzo ciekawe spotkanie i myślę, że tu upatrywałbym raczej w tym meczu takiego określenia, jeśli można tak powiedzieć, hita kolejki. Myślę, że tak.
Dobrze, tak, jak najbardziej. Na koniec, kończąc nasz program, jeszcze raz przypominam, że dochód z pozostałej ilości skarbu kibica, który nam został do sprzedania, przekazujemy na leczenie Oskara, który ma złośliwego raka. Jeżeli u nas zamówicie, przywieziemy odpowiednią ilość, każda wpłacona kwota, czyli zakup skarbu kibica, będzie przeznaczony, wpłacimy na fundację na leczenie Oskara, który jest piłkarzem, sportowcem, ma 17 lat, no niestety ciężko zachorował. Także tutaj będziecie, śledźcie nasze social media, tam będziemy podawać linki do zakupu, ale również możemy przyjechać na mecz i przywieźć odpowiednią ilość, którą chcecie zakupić. Program poprowadzili Jakub Zima, Bartłomiej Nowak, Paweł Szpur, to było przed kolejką.